piękna mamuśka. Wracamy jej wolność. Zasłużyła na to. Dzień dobry, z tej strony Marcin Czapliński. Witam Was na kanale Chapel Fishing. Dzisiaj po raz kolejny połów szczupaków, ale jestem z kolegą Irkiem. Cześć, witam. Pomogę, postaram się, żeby jemu udało się złowić fajnych szczupaków. No, też sobie życzę dużego szczupaka. Bierzemy się do roboty i spróbujemy połowić dzisiaj w ten piękny październikowy, pochmurny dzień popołudniowy. Trzymajcie kciuki, a my bierzemy się do roboty. Mamy pierwszą rybę. Będzie fajny, wiesz? Tak? No. Tylko tam musisz jak podbierak, wiesz, przytrzymać to, ten dół o tutaj o palcem, o, bo tam wyłazi takie i obrócić na ten. O, widzisz, wiesz, o to ci wyszło. O to musisz cofnąć sobie. Wyrównaj, żeby to wcisnąć, nie? Masz dół? Mam, spokojnie. I tutaj nie, i ten, nie, i obróć, o, nie, nie, o, tylko tu przytrzymaj, o, i teraz przyciśnij, tylko tu przytrzymaj, o, żeby tam ten plastik nie wyszedł. O, dobra. Kurde, tak wali głową mocno. Ale spokojnie, na razie podbieram ten, ja ci powiem, ten. Będzie kawał ryby. Dobrze, że jesteś, to może zdjęcie będzie. Będzie wreszcie zdjęcie ładne. No taki za 80. No spokojnie, spokojnie ci powiem. O, ładny. O, wiem, kur. To ja chyba przesadziłem, że 80, co? Jest duży. Jest metra. No. Poczekaj, nie, poczekaj. Metr ma. Spokojnie, niech on jeszcze idzie. Przyczymy go, no tak trzymy, dobra. To trzymy go. Może go się uda. Grubaśny, co? Ja pierdzielę. Mega ryba. Jest duży. Jest to, weź wędkę. Czekaj. Swoje delikatnie sobie gdzieś tam przestaw. Ty, to jest mega ryba. Weź, co? Czekaj. Ja przejdę do ciebie, trzymaj go. Zaraz on się majtnie. O kurde, to jest kurz. Ja pierdolę. Chyba rekord. Tak czy nie? Dzieci zbił palca? No. Dobra, to jest git. Wiedziałem, że wbije. Weź dobrze. Weź od razu patronę, czy jakieś kurwa. Nie, spokojnie. Wiedziałem, że wbije, wiesz? Tylko powiedziałeś. Idziemy do brzegu. Jesteśmy bardzo blisko brzegu. Lekka kontuzja. Straty muszą być. Mam jeszcze resztę palców. Podcinamy, no. Nie przeklinaj. Emocje. Dobra. Ja go przytrzymam. A masz metrówkę jakoś? Co? Co? Tak. No się tutaj. W tej kieszeni to jest. Nie, no to weź sobie, czekaj. Robali. Zobaczcie. Krwawa walka. Szczupak w dobrej kondycji, ja trochę gorzej. Ale warto było. Lekko ten. Dobra. Jak mam, żeby.
Dobrze, te ścięgna nie wypaliłem. Ale tu na trafę. To 103, 103, 104. 104? No. Dobra, właśnie. Czekaj. 104 cm. 104. Zobaczcie, jaka piękna ryba. Zrobimy ją do podbieraka i zaraz wypuścimy. Weź podbierak. I zrobimy sobie jeszcze zdjęcie. Wiesz co, tam w echosondzie jest mój telefon. No. To weź mój telefon. No dobra, nie ucieknie. Trzymaj. To weź ten, trzymaj, ustawimy. Będzie git. Weź przytrzymaj. Telefon połóż tam gdzieś rzuć. Już wypuszczamy, tylko się ogarniemy. Trzymaj to koło. Weź tych polochów, wiesz, nie? Poczekaj. Poczekaj, poczekaj. To się już kręci, nie? Dobra. Mhm. Trochę niewygodnie tutaj. O, chyba chce bardzo popłynąć. Coś się wyłączyło, Marcin. Nie, to zaciśnij środek, tylko ekranik. Dobra. On się wygasza, wiesz, nie? Weź bliżej go tu do tego. Piękna mamuśka. Wracamy jej wolność. Zasłużyła na to. Już, o, idzie już. Nie zdrowa jest. Już jest silna. A, piękna. Brawo. Rana jest. Udany połów na razie. Teraz to twoja kolej. Po braniu czuć, że to jest duża ryba, wiesz? Takie tempe to uderzenie. Nie jest takie, wiesz, że tam uderzy, tylko kurde cyk i przytrzymuje. I tak fajnie głową. Opatrunek już założony. Czujemy się lepiej. Próbujemy teraz obłowić płciznę. O, tutaj miałem właśnie, też miałem kilka. Miałem i fajnego szczupaka i miałem kilka brań tutaj, gdzie ty rzucasz, wiesz? Na tych płciznach. No. No tutaj gdzie stoimy to mamy może ze 3 metra, a tu gdzie rzucasz to masz bardzo płytko, wiesz, nie? No. Tu tam też jest nierówno, to tam wiesz, tutaj gdzieś będzie 2 metry, tam będzie 1,5, bo ziele. Mirek, bierz mi się do roboty, bo na razie tylko jeden mały szczupak, nie? Nie można mieć wszystkiego. Nie można mieć wszystkiego. Ja myślę, że jednak trzeba, tak jak ten wziął spod trzcin. No. I myślę, że trzeba właśnie gdzieś bliżej brzegu poszukać. Jak nie chcę brać z otwartej.
Jeszcze ten, jak mówiłeś, ten cypelek, co ty ostatnio miałeś z brzegu. Tam, no. Powiesz, jak się... Może tam wyjąłem z tego pomostu. No. Gdzieś można było tak centralnie na to, żeby rzucać? Nie wiem, jeszcze... Byś te trzcinki sobie obłowił. Co? Tutaj też może stać. No, to dawaj, może tu, tu będzie płytko, nie? To też półka i tej roślinności sporo. To ostatnio, wiesz co, łowiłem właśnie tymi westinami, nie? Specjalnie, żeby nie łowić na sicario. No rzucałem z miniem na sicario i na sicario branie było. Bo nie wiem, no coś muszą mieć te przynęty. Nie no, ona fajnie, ten ogon szeroki, mają taki ogon jeszcze tak fajnie zamiata, nie? Też żerkiem? Tak, próbuję. Na koszulkę. No. No w ogóle te szczupaki, jak mówię, one na tych łąkach, kurde, to jest... Tylko jak muszą być żerować, to one wyjdą. Która godzina mamy? Mamy. Ty, to wczesne, no to jeszcze... Ja czasami o tej porze przyjeżdżałem. No teraz już godzina już jest szybciej, ciemniej się robi, ale to jeszcze mamy... Dobry czas. Dobry czas mamy. Tylko na razie te ryby... Dlatego, że tylko jeden strzał, nie? Jeden strzał. Tu na lekko, tu jeszcze rzucaj, wiesz, nie? No? Tylko, że się nie wtaczy. Ale... Tu jest jakiś... Ale to chyba tak mały taki. Zaraz może być mały, zaraz będzie duży. Dzieje, że łowimy, że się staramy. Wyjdzie, że się nie staramy. Może trzeba, już mówię tak już na sam koniec, nie? Może nie na sam, ale tak... Stanąć tak jak wtedy, mieliśmy tego dużego, nie? Ten brzeg, to od żeglarzy może być, nie? Ten brzeg rzucać, puch, przesunąć się, puch, może. No, przy tym wiesz, bo pływie tutaj, że on, no nie wiem, nic. Jego szczupaka, wreszcie! Nie! Daj spokój! No, wiesz... Ale jest! I na dżerka hegemon. Przetestowany dżerk. Idziemy na spacer z tej strony. Lądy. Się zaraz haka nie bił. Palców mało. O, poszedł? Nie, jest jeszcze. Zacięty jest dobry. Dobrze zacięty. Nie wirgaj się. Nie mam cążki. Już traciliśmy nadzieję, że w ogóle coś jeszcze złowimy. No jak naciągniemy, to i 60 możemy z niego zrobić. No,
No patrz, zamknęło się. Nie ma jak ładnie wypuścić rybę. Fachowe wypuszczenie ryby. Na Jerkusia od Hegemona, ale nieduży sztupak. I wszystko, o, to jest taki, on z daleka tylko siłę miał, wiesz? No, pistolecik. Nie no, podobno. Ale wolno w miarę, wiesz, prowadzę, wiesz, duże takie przestoje robię, wiesz? Od razu wyrzucam, żeby nie pajacował. Ale ten ładnie puknął, wiesz? Ten to ładnie puknął, bo tamten to taki... To wiesz, o, tam jest górka przed nami. Jestem w ogóle niegościnny dzisiaj, co? No ja łowię, a ty nie możesz, wiesz. Nie, no tak, tylko fajnie, jakbyś ty też coś się udało, żebyśmy łowili, nie? No ja zawsze mam takie, jak we dwójkę się łowi, no każdy z nas inaczej prowadzi, inaczej tak, łowi, tak. No, ale to można sobie jakieś tam wnioski wyciągnąć, wiesz, nie? Bo każdy coś inaczej robi. Nawet jak będzie miał to samo przynętę, to i tak każdy inaczej prowadzi, inaczej jakiś tam, wiesz, nie? No jak zatrzymasz, nie? Chwilę tego przystoju. Jest za bok, lewo, prawo i co tu się na sobie też. Ty, teraz to będzie lepiej wyglądało moje łowienie. Bym złowił tylko jednego dużego. I co miałeś? Jednego tylko, nie? A tak, mam trzy, w tym jeden 104. To od razu wiesz, kto brzmi. Inaczej brzmi już. Bo taki jeden by powiedział, udało mu się. Tylko duży. Ale dobrze, tylko to, o tamte krótkie, a tak to nic nie mamy, wiesz, nie ma, żeby coś się działo. A pora właśnie ta. Ma Irek. Hamulec może trochę dokręć. Dokręć mu trochę daj. Odkręcić? Nie, dokręć, żeby był mocniej tam. Nie. Żeby tam nie uciekł. Ten. Ale jest. Ale jest. Jest na koniec Irek. O. Wypływany. Jest. Chcesz go rączku czy podbierak? Z drugiej strony. Jest bydle. Trochę poszalał. Zdjął dziarkę. Zdjął dziarkę. Moje ręce są już przyzwyczajone do
Marcel zdobycz, to wstawi gdzieś, dostał. Dostał chyba dobrze rykoszetem. Rykoszetem. Ale go wrzucę i bo to. Jest, jest zaliczony. Nie ma zera, jest najważniejsze. Tak jest. Jeszcze łowimy, pewnie z 15 minut. Może coś jeszcze, może coś dygnie. To co, Irek, kończymy już pewnie powoli. Udało ci się złowić, chociaż nie był za wielki. Wymulałeś. Wymulamy. No bo ogólnie dzisiaj nie brały nam szczupaki. Ten jeden się piękny, prawie na samym początku, chyba z trzeciego ustawienia, tak? Trzecie ustawienie. I udało nam się złowić. Później było słabo, bardzo słabo. Ale miło spędzony czas. Pospominaliśmy sobie z Irkiem nasze wspólne granie w piłkę, stare czasy. Zawsze to tak fajnie pospominać i powędkować. My jesteśmy pierwszy raz na łódce, nie? Pierwszy raz. Kiedyś tam na ryby za mało lata gdzieś. Myślę, że może nie ostatni. Nie, no myślę, że nie z ostatni. Jeszcze się wybierzemy za Okoniem. Poczekaj, żeby było to, że za Okoniem. To coś dostaniesz dzisiaj w prezencie, że dałeś mi, zrobiłeś mi ładne zdjęcie. Miałem ci wcześniej dać, ale przypomniałem teraz. O! Okoniowe przynęty od Fishbeya. Dzięki, wielkie. I następnym razem, dzięki za zdjęcie. I następnym razem. Nie ma problemu. Jeszcze za szczupakiem, ale też pojedziemy za okoniami, nie? Bo tutaj można naprawdę fajnych okoni połowić, jak przyjdzie ten dobry okres. Ten dobry okres dopiero zaczyna. No, dopiero się zaczyna, bo to tak naprawdę. Lato było długo gorące, ta jesień też jest później, przyjdzie wszystko i będziemy łowić fajne ryby. Dobra, kończymy na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do następnej relacji. Cześć!